Oczywiście dla takich momentów warto jest mieć swój duży dom, żeby w nocy, to znaczy o godzinie 1:31 móc odsłuchiwać sobie na pełnej pidzie nagrań fajnych, akuratnych, słuchać Sławka Łosowskiego. I żaden z sąsiadów nie przyjdzie, bo ich po prostu nie ma. A miałem kiedyś takie czasy, co sąsiad przyszedł nawet o 19 godzinie, znaczy nawet ostatnio, bo wynajmowałem tam w pewnym miejscu coś. No i taka bladzia zawsze przyłaziła, pultała się, że jej dziecko śpi, albo że coś tam, i zawsze trzeba było ściszyć muzykę dla spokoju. A jak pytać się, na czym to słucham, to mam tutaj taki zestawik Harman Kardon. Od góry do dołu jest ten cały kardon. Tutaj jest trochę tam Pionera. A głośniki są firmy Heco. Heco Interior Reflex. Tu jest inny głośnik. Tu jest ich więcej, one nie są podłączone, one tutaj akurat na emeryturze tutaj są na rencie. Tam mam, one w sumie te dwa starczają na ten pokój, który tu jest, nie, z tym nowym oknem, to te dwa starczają. Tutaj sobie ten center wstawiłem jeszcze taki, center kwadrala, ale ten center nie działa, ponieważ tu jest takie ustawienie. Sarant i albo rybki, albo pipki, albo działają te, albo sarant. Coś tam źle spieprzyłem. Nie pamiętam już tej historii, bo je dawno podłączałem. Dlatego widzicie, polecam wam kupić, nawet jakbyście mieli się spłukać do reszty, jak nie macie kasy, bo większość ludzi nie ma za dużo kasy, to mówię wam, postarajcie się o własne cztery ściany, ale nie w bloku. Nigdy nie w bloku, nie w bloku, bo ponieważ blok to jest, jak sama nazwa mówi, blok. I powiem jeszcze coś, pomimo tego, że z moim ojcem nie mam kontaktu, żeby nie mój ojciec, to bym nigdy nie poznał tego pana, Roy Orbison. Też przepiękne, nie będę odtwarzał, bo YouTube'a to nagrywa, że ja inne nagrania odtwarzam, ale sobie włączcie tą piosenkę. Ona jest fantastyczna, ta pioseneczka, i naprawdę warto jej posłuchać. W zestawieniu do tego, co wcześniej mówiłem o tych głosach murzyńskich, do tej pseudo muzyki. Zastanówcie się nad tym nagraniem. Widzicie, to były lata 70., zdaje się, bo w 88 to już był starszy. Pomimo tego, że wtedy starsi ludzie mówili, że to nie muzyka, to jakieś szarpidruty, wariactwo, nie? To jeszcze w dzisiejszych czasach całkiem normalnie wygląda. To jest oaza normalności, ten cały Roy Orbison, prawda? A wtedy niektórzy ci starsi się oburzali, nie? Jak można takie coś grać, prawda? I on jeszcze normalnie śpiewał, to jeszcze był śpiew, a nie tak jak teraz, jakieś gadanie, jakieś takie, wiecie, bez żadnego niczego, żadnego rytmu, i to nazywają piosenkami. Nie? To od murzyństwa się wszystko wzięło, ta cała zaraza, ten hip-hop. To jest Brooklynu, wiecie, kto na Brooklynie mieszka? Przecież to są ofiary, którzy nie mają żadnego wykształcenia, oni nawet nut nie potrafiliby odczytać niczego. No i właśnie od największych przygłupów na świecie, można powiedzieć, ludzie pobierają jakieś wzorce pseudomuzyczne. Tak się nie powinno robić. Tak nie powinno się tak robić, nie powinno się nazywać muzyką czegoś, co muzyką nie jest. A ja wracam dalej do mojej muzyczki w moim hasioku i będę dalej słuchał. A wam życzę dobrej nocy.